Cześć kochani, Markus Crazy Piosenkarz z tej strony. Kim jest Markus Crazy Piosenkarz? Dwa słowa. Mariusz Marek Mościcki, założyciel festiwalów filmowych tutaj w Los Angeles, filmowiec. Moje filmy z Beatą Tyszkiewicz, z Radkiem Pazurą były pokazywane na różnych festiwalach, też w Gdyni, w Kanał Plus, telewizji, Ale Kino i masa różnych rzeczy. Macie chwilę, to zgooglujcie, jest tego sporo. A słuchajcie, cały ten zryw, te piosenki, parodie znanych przebojów, to jest taki mój zamysł, który nazwałem Stop, mówimy Stop Depresji. A bardzo bym chciał, żeby ludzie po prostu mogli znaleźć inne sposoby na doły, na depresję, na zły humor i tego typu rzeczy. A niestety moja babcia w zeszłym roku odeszła, miała depresję, ale nie na depresję umarła, tylko na właśnie na problemy żołądkowe. I to nie jest badane do końca, ale mi się wydaje, że ta cała chemia, którą się faszerujemy, biorąc depresanty, antydepresanty, to rujnuje nam kompletnie zdrowie. Ja byłem rok temu u lekarza, bo miałem problemy ze spaniem. Lekarz mi powiedział, pan ma depresję. Ciężko by tutaj polemizować z tym panem, czy miałem depresję, czy nie. Może miałem, może nie. Ale zacząłem nagrywać piosenki. Chciałbym, żeby ludzie znaleźli właśnie inny sposób. Nie pili wódki, nie pili alkoholu, żeby jakoś tą depresję przyćmić, czy też w jakiś sposób po prostu ją eliminować. A też nie chciałbym, żeby ludzie palili trawę, czy inne dragi brali, bo to też jest na dłuższą metę nie za dobre. No bo jak pali się coś, na przykład, nie wiem, papierosy, czy nawet trawę, to czy to jest dobre dla płuc? Trzeba się usiąść i zastanowić, czy to jest dobre dla zdrowia ogólnie. Palenie czegokolwiek na tryli. Na pewno fajnym elementem byłoby usiąść sobie i otoczyć się fajnymi, małymi psiakami, takimi malutkimi naprawdę piesiątkami, jak ja widzę na internecie. Czasami ludzie mają banana po prostu na ustach i coś niesamowitego, jak mogą, jeżeli mają dostęp do takich małych szczeniaków i to podobno pomaga. To, co ja mogę zrobić, to jest to, że przygotowuję piosenki i mam dla was, może nie dla was, ale może dla kogoś, kogo chcielibyście obdarzyć, CD, nie wiem, może jeszcze słuchacie płyt CD, albo wasi znajomi, może rodzina, ktoś bliski, komu chcielibyście sprezentować. Ta płyta jest kompletnie za darmo. Ja ją przygotowuję za darmo, jest dla was. Jednym problemem jest to, że ja mieszkam w Kalifornii i trzeba byłoby sobie tutaj odebrać tą płytę, albo wysłać kuriera, żeby ją odebrał, albo ja mogę wam ją wysłać, jeżeli potrzebujecie. Trzeba zapłacić po prostu ten drobny shipping and handling, czyli shipping, wysyłka, czyli trzeba po prostu pójść na pocztę, założyć buty, ciuchy i na pocztę stanąć w kolejce z innymi gruźlikami. Czasami jest tak niestety, że jest nie za fajnie na poczcie, ale co to jest ten handling, może tak? No to też, to jest opakowanie, to jest wszystko, żeby wziąć kopertę, wsadzić, wypalić tą płytę, bo ja nie mam, nie zalegają mi tam stosy tych płyt i wiecie, nie mam co z nimi zrobić. Nie, ja mam co z nimi zrobić, po prostu chodzi o to, że trzeba je wypalić w wypalarce, nagrywarce komputerowej, przygotować, normalnie w kopertę wsadzić i wysłać. No to takie rzeczy tam zajmują godzinę, dwie, no i łącznie z tym wyjściem na pocztę, no bo z jedną płytą ja nie czekam, aż mi będę miał 100 zamówień i nagle pójdę raz, nie. Także godzina, dwie, no to tutaj spada na tym, żeby sobie wygospodarować taki czas na zrealizowanie czegoś takiego. Ale słuchajcie, jeżeli nie potrzebujecie, bo ja nikogo nie namawiam, CD to jest taki trochę old style, może wystarczą te piosenki, które wkładam na Facebook i na YouTube. Dlaczego nie? Pojedyncze sztuki. Jak ktoś chce na CD, to ma wszystkie razem, wkłada sobie w samochodzie, jedzie sobie do pracy, tej, której kurde nienawidzi, albo tą, którą kocha i chce sobie poprawić humor jeszcze bardziej. Czemu nie? Fajna opcja. A co to jeszcze? No nic, subskrybujcie, zostawiajcie komentarze, swoje
nie wiem, przemyślenia w stosunku do tego właśnie, co teraz powiedziałem. Może te piosenki komuś pomogą. No kurde, jakieś filmy komediowe czy komedie, kabarety czasami ludziom pomagają w takich sytuacjach. No to jest choroba, depresja to jest choroba naprawdę potworna i chciałbym mieć jakiś jeden ułamek procenta w tym, że komuś mógłbym tymi piosenkami, tymi parodiami, satyrycznymi wersjami tych przebojów po prostu pomóc. Fajnie by było. Po to jesteśmy tutaj na świecie, żeby sobie pomagać. Nie żeby być przeciwko sobie, tylko żebyśmy byli dla siebie. Żebyśmy sobie pomagali nawzajem. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy drugiej osoby, a nie wie, jak o nią poprosić, to może właśnie takimi piosenkami. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, to tyle. No i tego. Następne piosenki już wkrótce. Cześć. Strona, na której znajdziecie te wszystkie informacje, to hollywoodscreenings.org/Markus. Tam na dole będzie ta strona, możecie sobie w nią wejść, dowiecie się troszeczkę więcej na temat innych projektów, które robiłem i cały czas jestem w trakcie robienia, bo to nie jest moja pierwsza płyta, robiłem wcześniej dwie, teraz przygotowuję następną. Już nie z przeróbkami tych przebojów, ale takie autorskie piosenki, które też są zabawne moim zdaniem i też się podobają ludziom, którzy słuchali te piosenki. Także jeszcze raz, hollywoodscreenings.org/Markus. Kochani, jeszcze na chwilę chciałem wam pokazać koniki. Tutaj, gdzie przejeżdżałem i nagrywałem dla was. Pierwszy raz w ogóle, a mieszkam tutaj już jakiś czas. Zobaczyłem konie, kurde, masa koni, normalnie masa koni. Hello. Nie odmachają mi na pewno. Ale co jest piękny widok. A dla tych, którzy się boją koni, no to nie za bardzo, nie? Ale kurde. To jest fajna sprawa. Super. No tyle koni to widziałem ostatnio chyba gdzieś na wybiegu jakimś takim dzikim. A tutaj fajny widok i trochę capi. Na razie, cześć.